Ale nudy! Co to było? Też to widziałaś? Mam złe przeczucie! Chwyć mnie za rękę! Chyba śnisz. Co to w ogóle za ciuchy? O, podoba mi się! Dziwne! Jasmine, patrz! Nauczyciel zmienił się w telewizor! To akurat całkiem dobrze, co nie? Witajcie! Zagrajmy w pewną grę! A co mamy robić? Macie tu siedzieć za karę! Zmykajmy stąd! Stąd nie ma ucieczki! Zamknięte! Zrób coś! Stój! Mam tu segregator i nie zawaham się go użyć! Nieładnie, tak? Jesteś niegrzecznym chłopcem! Co? Co się dzieje? Chris? W co ona cię zmieniła? A, jestem Hagiwagi! Teraz należysz do mnie! Dobra, musimy się stąd jakoś wydostać! No, i mnie odczarować! Trzeba szukać wskazówek! O, patrz! Kaseta wideo! Może nam jakoś pomoże! Włączaj! A jak nie, to najwyżej obejrzymy sobie film! Witajcie! Oto wasze pierwsze zadanie. Widzicie te trzy przyciski? Musicie znaleźć ich odpowiednią sekwencję. Żółty, zielony i czerwony. Proste, prawda? Ale czy na pewno? Ani trochę jej nie ufam. Dobra, gdzie te guziki? A, mam je! No to wciskaj! Nie ma mowy! Ja się nie narażam! Papier, nożyce, kamień! Tak, wygrałam! Bierz się do roboty! Niech będzie! To chyba nie jest aż takie trudne! Zobaczmy, co tu mamy! Dużo tych przycisków! Dasz radę! Do dzieła! Wierzę w ciebie! Presja jest ogromna! Okej, chyba jakoś idzie! To działa! O-o! To nie brzmiało jak nasz ratunek! Co żeś zrobił? No pięknie! Staram się jak mogę! To postaraj się bardziej! Och, może ten! Auć! Przestań wciskać te guziki! He? Mówiłaś coś? Chris! To znaczy Hagi! Ach, nieważne! Muszę to przemyśleć przy kawce! Nie! Zaczynam podejrzewać, że robisz to celowo! O, cześć, Jasmine! Nie! Dość! Odsuń się! Teraz moja kolej! Widzisz, to nie takie trudne! Trzeba się tylko skupić! Udało się! Świetna robota! Uhu! To co teraz? O, patrz! Wow! To wygląda jak część Grab Packa! Super! Nieźle nam poszło! To możemy już stąd iść? Nie tak szybko! Jestem pod wrażeniem! Zobaczmy, jak poradzicie sobie, gdy was rozdzielę! Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Jasmine! Nie krzycz, nic mi nie jest! Uff, to dobrze! A co ja mam tutaj robić? O, mały Hagiwagi! Ale on mi w niczym nie pomoże! Witaj, znów się spotykamy! Ech, ja mam żółty pas w karate! Głuptas z ciebie, jesteś taki zabawny! Ach tak, jak się zbliżysz, to nie ręczę za siebie! Spokojnie, chcę tylko z tobą w coś zagrać, widzisz? Tylko tyle. Ale nie wolno ci przewrócić tej wieży. Ja zacznę. Mam. A teraz to idzie na górę. Twoja kolej. O nie, jaki stres! Nie radzę sobie pod presją? Niech będzie ten! Czekaj, nie! Nie! Teraz jesteś mój. Nie mogę na to pozwolić. Nie gram już, bo jestem chory. Kurczę, ale szkoda. No nic. Przestań się wygłupiać. Grasz albo inaczej się policzymy. No dobra, skoro tak mówisz. Nie może zobaczyć, że się denerwuję. Jeden szybki ruch. Dam radę. Trochę tu gorąco. Tak, udało się. Jestem najlepszy. To jeszcze nie koniec. Gramy dalej. O tak, o tak. Przestań się popisywać. Jestem w to całkiem dobry. Nie mogę z nim przegrać. Przecież biję rekordy w tej grze. Nie masz ze mną szans. Poddaj się. Chyba śnisz. Jest dość pewna siebie. Ha? Co to? Chyba mam pomysł. Przyda się mała pomoc. Ha?
Przegrałaś! Co? Jest! Wróciłem do swojej pierwotnej formy! Wspaniale! Doigrałeś się! Mówiłam, że nie toleruję oszukiwania! Jak ona to zrobiła? I skąd się to wzięło? Wow! Ale tu bałagan! Sporo tu tych balonów. Niech pomyślę. Aha! Kolejna kaseta! Powinnam ją obejrzeć. Zobaczmy, co ta wiedźma tym razem przygotowała. Witaj, Jasmine. Przyporządkuj kolor balona do zapalonego światła, a następnie... Bum! O nie! Muszę się spieszyć! Czerwone! A więc czerwony balon. Zacznę od tej strony. To całkiem odstresowujące. A właśnie tego mi teraz trzeba. Nawet mi się podoba. To już wszystkie czerwone. Uff. Zaraz. Zielone też mam przebić? Okej. Do roboty. A! Pająk! Nie ma teraz na to czasu. To już ostatni. Łatwizna. Niebieskie? Się robi. Następnym razem daj coś trudniejszego. Ach! No nie. To było nie fair. Dobra. Jeszcze ten. Jest! Udało się! Zabieram to. Może wreszcie będziemy mogli się stąd wydostać. To nie było nawet takie złe. He? A to skąd się tu wzięło? Mam go przebić? Ach! Nie znoszę balonów! Mam nadzieję, że z Jasmine wszystko okej. Okay. Hej, wróciłaś! Wow! Patrz, co mam! Ekstra! Dobra robota! Hej, nie jesteś już futerkowy! Wiem, super, co? O-o, wróciła! Ojej, jak słodko! Ale to jeszcze nie koniec! Wiedziałem, że to powie! Wow, patrz, to chyba jakiś test! Niedobrze, nic się nie uczyłem! Obleję go! Co robić? Już wiem, mam pomysł! Tylko spokojnie! Hej, czy to telefon? Nie, ja tylko, no, dzwoniłem do mamy! Żadnych telefonów! Ale, no dobra! Podoba mi się rola nauczycielki. Muszę obmyślić nowy plan. Au, aż się ugryzłem w palec. Krew mi leci. Dobrze, że mam tu plaster. Chwila! Chyba mam lepszy pomysł. Może jednak uda mi się zdać. Ale to jest trudne. Tak, na pewno dostanę szóstkę. Hej, znasz odpowiedzi? No pewnie, patrz. Mam tu ściągę pod plastrem. Nie muszę niczego zgadywać. Ze ściągą to jest prościzna. Ach, dobry pomysł. Ja też mam plaster. Przykleję go sobie. Sprytnie, co? Jeszcze jeden. Och, mogłabyś chociaż stwarzać jakieś pozory. Hej, to działa. Ty, ściągaj ten plaster z czoła. Plaster? Jaki plaster? Wiem, co kombinujesz. Ściągaj je natychmiast. Wiedziałam, że to nie przejdzie. Psst, Chris. Masz, spisz sobie. Dzięki. Tylko szybko. Już? Czekaj, coś się dzieje. Wow, dostałem maksymalną ocenę. Niesamowite, Jasmine, patrz. Och, ciekawe co ja dostanę. Zaraz. Nie, tylko nie jedynka. Proszę nie. Zasłużyłaś, Jasmine. Czekaj. Tak, to szóstka. Uff, już się martwiłam. Idzie wam lepiej niż myślałam. Super, może teraz będziemy mogli otworzyć drzwi. Nie tak szybko. O-o, chyba się wkurzyła. Spadamy. Szybciej. Oby to zadziałało. Za moment się dowiemy. Patrz, pasuje. Teraz reszta. Dwa już mamy. Teraz pora na kolejne dwa. Dalej. Pasuje idealnie. To już ostatni. Zaraz stąd wyjdziemy. Dobra, sprawdźmy drzwi. Chris, patrz na zamek. Jesteśmy wolni. Tak, udało nam się. Już myślałem, że utknęliśmy tam na zawsze. Niezła z nas drużyna, co? Myśleliście, że tak po prostu pozwolę wam uciec? Ach, ja chcę do mamusi. Ha? Aha, tu jesteś. Wszędzie cię szukałem. Dobra, o co tu chodzi? Tęskniłem za tobą. Skarbie, nie teraz, pracuję. To dla ciebie.
Och, jaki z ciebie romantyk. Kocham cię. Teraz, zanim się zorientują. Bez gwałtownych ruchów. Cóż to była za gra trzymająca w napięciu, ale Chrisowi i Jasmine ostatecznie udało się uciec. A czy wy podjęlibyście wyzwanie Mami Longlegs? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, by nic was nie ominęło.